oto Stefan Kraft. Dwa złote medale indywidualnie. Wysoki, jeden z niższych skoczków, ale z turbodoładowaniem. Dwukrotny mistrz świata, piąty w historii, który wygrał podwójnie zawody na mistrzostwach świata. I teraz to może być pod rekord. 135,5 metra to rekord skoczni Andreasa Witkelsa z 2006 roku. 134 metry, półtora metra bliżej od rekordu skoczni. Noty 19,5 razy 4, 1,19. Proszę zobaczyć raz jeszcze. Mnóstwo punktów odrobił. Austria miała wprawdzie stratę większą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to najmocniejszy punkt reprezentacji Austrii. Ale Austriacy na czwartym miejscu z dość sporą stratą do biało-czerwonych. Heinz Gutin zadowolony. Oni walczą tu o medal. Oni będą w tej chwili na drugim, pierwszym. Na pierwszym miejscu o 1,4 punktu Austriacy wyprzedzają Niemców i